Siema wszystkim, z tej strony, jak zwykle, wasz ulubiony asteroid, który lata sobie w przestrzeni i krąży, i zderza się z innymi asteroidami, by prędzej czy później zniszczyć planetę. No, ale tak serio, tak, wszyscy się nabrali. Z tej strony, jak zwykle, Lodzik69. A przed nami gierka, bardzo fajna, chyba tutaj, o jest, znalazłem. Gierka się nazywa Solar 2. Jest to bardzo fajna gierka, o, zniszczymy planetę. Ciul. Ej, ja nie chcę grać planetą, spadać. Tak, gierka się nazywa Solar 2. Jest to gierka na Steamie. Nikt nic nie widział. Chcemy... Tak, jesteśmy asteroidą. Jest to gierka na Steamie, opowiadająca nam o życiu asteroidy. Znaczy, no, ciężko powiedzieć. O życiu asteroidy, o kosmosie. Jest na początku wielki wybuch, po którym się budzimy. Jesteśmy sobie małą asteroidą na samym początku. I tak sobie uderzamy się z innymi asteroidami. Możemy oczywiście wykonywać misje, te strzałki wokół asteroidy, nie wiem, myszki tutaj nie widać. Strzałki wokół asteroidy, takie różne, takie tej, teraz co pokazuje totalnie w górę jakoś, jedna na skosy i tak dalej, w różne strony pokazują. To są misje, które można wykonywać, ale nie trzeba. I mamy różne tam śmieszne rzeczy do wykonywania, ale ogólnie sprawa jest bardzo prosta, musimy zjadać co mniejsze rzeczy i ewoluować. I teraz jesteśmy live planetą, małą planetą, która może przyciągać asteroidy, które orbitują wokół nas i tak dalej, i tak dalej. Później możemy ewoluować w planetę, na której jest życie. O, tutaj jest bardzo fajna, pomocna rzecz, pokazuje nam orbity. Jeśli dobrze pamiętam, tak to się nazywa. I możemy sobie tak robić. I później ewoluujemy, później w gwiazdę się zmieniamy, później się zmieniamy w małego karła, jeśli ktoś wie co to jest, to wie, jeśli nie, to sobie poczytajcie. Nie będę tłumaczył dokładnie. Nie, zaraz, albo gwiazdę neutronową, jakoś tak, no nieważne. A na samym końcu zamieniamy się w czarną dziurę, no zbieraj to, która później zjada połowę wszechświata i później cały wszechświat. Jak zjemy cały wszechświat, to wszystko się kurczy, zjadamy to i później wszystko dzieje się od nowa. No, dalej. Zjadajmy meteoryty. No. I tak dalej, i tak dalej. Więc gra jest bardzo powtarzalna i jest bardzo fajna. No, dołącz je. O, super. I tak możemy się bawić w nieskończoność. Dlaczego ja wam to pokazuję? Bo jest to bardzo fajna gierka, jest przynajmniej no, na Steamie. Była tania, bo była za chyba 3 euro, czy jakoś tak. Nie wiem za ile teraz jest, ale jest bardzo fajna. Jest przyjemna i fajnie się w nią gra. I pokazuję ją ze względu na to, że jest to ogólnie bonus z okazji... 1000 już widzów. No tak naprawdę jest to trochę spóźniony bonus, spóźniony. Filmik jeden już miałem nagrany, ale... niestety się skasował podczas formata, który musiałem zrobić. Ale tak, jest to ogólnie filmik, w którym będę wam dziękować i tak dalej. Będę się chwalić, że mam już 1000 widzów, haha. Tak, a to jakiś czas temu się stało. Kurde, coraz trudniej się dołącza te asteroidy. Ale nadal się da. No, dajesz, dołącz się. Tak. Możemy je zjadać, ale ja nie chcę. Nie chcę być jeszcze live planetą. To mnie bardziej bawi. I tak. Na chwilę obecną już jest ponad 1100 widzów. Czyli osób oglądających mój kanał. Jestem z tego bardzo powodu... szczęśliwy bardzo, bardzo. I tak naprawdę to był mój początkowy cel, gdy zacząłem nagrywać let's play'e, czyli te 1000 widzów. Powiem wam, że no
Boże, ta gra jest ciągająca. Powiem wam, że bardzo mnie to cieszy ze względu na to, że ludzie to oglądają. Jest ogrom bardzo miłych komentarzy, różne krytykujące mnie, mówiące co źle robię i tak dalej, i tak dalej. I bardzo mnie to cieszy, dlatego, bo wszystkie opinie są ważne, te w cudzysłowie dobre i te w cudzysłowie złe, bo tak naprawdę każda opinia jest dobra, bo to jest opinia każdego z nas. Jest to bardzo fajne i w ogóle. I cieszy mnie to, że nadal chcecie mnie oglądać. Cieszy mnie to, że live stream się powiększa, że coraz więcej osób się pojawia, że podajecie mi swoje pomysły co do let's play i tak dalej, i tak dalej. Nie, zgubiłem asteroidę. Chodź tu. Chodź tu, głupi asteroid. Ło, tu jest dużo asteroid. Zaraz się pozderzają. No, już potraciłem dużo. No, dołączaj się. O, tutaj mamy na przykład questa w lewym górnym rogu. Możemy go zacząć, ale chwilowo mi się nie chce. Zjemy te asteroidy. I tam dodaliśmy dużo sobie do doświadczenia. Dobra, pozbieramy to dalej, a ja nadal będę gadał głupoty. No, jest wiele osób, które towarzyszy mi od samego początku. Co mnie bardzo cieszy, dlatego, bo ogólnie większość osób, które mnie subskrybują, w ogóle się nie odzywają i nic takiego i sobie po prostu są. Cieszy mnie to, dlatego, bo no... Wybaczcie. Wiem, że ktoś mnie ogląda, że jednak podoba się to ludziom i tak dalej, ale też są ludzie, którzy stale się udzielają i to jest bardzo miłe i bardzo się cieszę, że oni są i im dziękuję za to, dlatego, bo chociaż jest z kim od czasu do czasu pogadać. To samo jest z ludźmi, którzy są na livestreamie, też mnie to bardzo cieszy, są ludzie, rozmawiają, gadają i tak dalej. Ja naprawdę, jeśli ktokolwiek ma podejście takie, że... Ojej. Dobra, zmieniłem się w planetę, live planetę. Jeśli ktokolwiek z was ma podejście takie, że o Boże, nie będę ten z nim gadać, bo on coś tam, on ma 1000 widzów, albo on coś tam, on tworzy te let's play'e, bla bla bla, jakieś pierdoły, to nie patrzcie tak na to ze względu na to, że jestem człowiekiem, tak jak wy i identycznie jak każdy z nas, jak inne osoby, które nagrywają, jak... Nie znam się za bardzo, ale chociażby czy Bungo, czy tam Niezapominajka, czy JJ Joker, czy tam inne osoby różne, czy teraz Rock i tak dalej, to są ludzie tacy jak my i pisanie do nich i tak dalej nie boli. Więc to tak w skrócie. Zgodzę się, że niektóre osoby w bardzo specyficzny sposób się zachowują. Ale no cóż, tak to bywa. Niektórzy są normalniejsi, niektórzy mniej. Ale no, tak to już jest. Gdyby wszyscy byli identyczni, to by świat był nudny. Co dalej chciałem powiedzieć? Było... Dużo mówiłem na livestreamie na różne tematy odnośnie tego, jak będzie kanał wyglądać i tak dalej, i tak dalej. No niestety nie byłem w stanie tego... dopracować ze względu na to, że ostatnie dwa tygodnie miałem bardzo ciężkie i też zrobiłem sobie chwilową przerwę w nagrywaniu let's play. Już wróciłem, jest dużo, dużo tytułów, które będę nagrywać i tak naprawdę chwilowo lista jest zapchana. Jak wiecie, nagrywam teraz let's play z Bioshocka, później pojawi się Metro 2033, później Fallout New Vegas, później parę innych rzeczy. Zbieraj tego meteoryta. Okej. Okay. Chodź, zaatakujemy tą planetę. Chyba się nie da. No cóż. I po prostu, no, lista let's play jest bardzo długa. Nie będę mówił tak dokładnie o różnych rzeczach, bo jeszcze... Albo... Nie będę mówić. Jeszcze nagram filmik informacyjny. Ale tak, to jest taki mały bonus. Jeśli chodzi o bonus jeszcze z okazji 1000 widzów,
tak, żeby wszyscy wiedzieli, tak, nagram Let's Play niedługo z League of Legends, tak, nagram niedługo Let's Play z Heroes of Nevred i jeśli chodzi o inne tam Let's Play, to powiem już w filmiku informacyjnym. Co jeszcze chciałem wam ciekawego... Dobra, postaram się przyspieszyć to trochę, żeby przejść z całą tą fazę i żeby wam pokazać całą gierkę przez czas, jak rozmawiam. No, szybciej, om nom nom, jemy planety. No i teraz jestem planetą i zamienię się w gwiazdę zaraz. Tylko muszę jeszcze pozjadać trochę meteorytów. Co wam jeszcze ciekawego powiem? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, co ciekawego powiedzieć. Miałem ostatnio w planach z okazji 1000 widzów zrobić vloga, czy wideologa, czy jak kto lubi to nazywać. Jest to obojętne tak naprawdę. Ale zrezygnowałem z tego. Ze względu na to, że to jest kanał o Let's Playach, a nie o... To nie jest kanał vlogowy. A nie chcę robić jakiegoś tam vloga. Głównie dlatego, bo wiem, że pewnie później by się w to zmieniło. Zobaczymy, czy uda mi się zniszczyć tą planetę. Niszczcie planetę. Niszczcie planetę, moje statki mądre. Dobra, zniszczyłem kogoś tam. No, atakować planetę. Spadaj. No, zniszczyliśmy planetę. W bardzo brutalny sposób, ale zniszczyliśmy. Dobra, przeistoczę się. Dobra, zbierzemy asteroidki. Chodźcie tu, asteroidy, gdzie wy jesteście. Dobra, jestem gwiazdą. Teraz. Jako gwiazda mogę doczepiać do siebie planety. A do planet mogę przyczepiać asteroidy. I teraz tak naprawdę zaczyna się najciekawsza zabawa, w której to... Tak, możemy zjadać planety oczywiście, żeby zmieniać się gwiazdami, ale tutaj się zaczyna zabawa. Czyli później tworzymy się w większe słońce, a później, jeśli mamy sobie planetę przyczepioną do nas... O, tutaj jakaś... Aha, tu nasza gwiazda leci. Jeśli mamy przyczepioną do siebie planetę i ona ewoluuje i zmieni się w gwiazdę, to tworzy się taki układ gwiazd, które sobie są i można tak bardzo dużo rozwijać. To ja mi się udało nawet tam około 12 zrobić, jeśli dobrze pamiętam. Taki układ z 12 zrobić. No i teraz właśnie mamy dwie planety, możemy jedną ewoluować i tak dalej. Ale to nie jest mało ważne. Później zmieniamy się w taką inną gwiazdę śmieszną i na samym końcu w czarną dziurę. Co wam pokażę, bo to jest naprawdę fajne. Czarna dziura się nie boi niczego. Ona wciąga wszystko. I jedyne, czego się czarna dziura boi, to inne czarne dziury. A one będą zaznaczone tutaj i mam nadzieję, że żadna większa czarna dziura mnie nie zje, bo może się tak zdarzyć, co jest niezbyt przyjemne. I wtedy muszę zaczynać od nowa. O, na przykład tutaj mamy czarną dziurę, tylko że ona jest mniejsza od nas i możemy ją zjeść. Niestety większej nie zjemy, bo ona nas zje. I teraz... Tak, tworzymy tak zwaną tą wielką zapaść, czy jak to się nazywa. O, tam na przykład leci czarna dziura, która jest większa ode mnie. I mam to zaznaczone. O, tutaj mamy mniejsze czarne dziury. Chodź tu. Chodź tu, czarna dziuro. Chcecie zjeść. Om, nom, nom. Czarne dziury nam najwięcej dodają. Przez co ważne jest, żeby właśnie je najbardziej zjadać. Oj, tutaj idzie właśnie jakaś... Czy się uda uciec? Bo od nich trzeba totalnie uciekać, bo jeśli jest większa, to nas zje po prostu. Dobra, uciekamy. Co wam jeszcze ciekawego powiedzieć?
Poza tym, że jestem bardzo szczęśliwy z 1000 widzów. Nie wiem, nie mam pojęcia, co wam jeszcze ciekawego powiedzieć. O, tam jest czarna dziura. Chodź tu, czarna dziuro. Tak. O, już jesteśmy naprawdę ogromną czarną dziurą. Zaraz będzie ta zapaść, czy jak to się nazywa. Właśnie tutaj jeszcze mogę włączyć to, w którą... O, o, i się skończyło. Wciągnęliśmy wszystko. Wszechświat się zapadł. I zaraz znowu będzie wielki wybuch. I tak się zaczyna teoretycznie gra, jak się ją zaraz pokupnie. Jest wielki wybuch. Informuje nas, że jeszcze nie skończyliśmy, dlatego, bo nie wypełniliśmy wszystkich zadań. I znów zaczynamy jako meteoryt. Możemy się tak bawić w kółko. Tylko wiadomo, teraz ważne jest to, by wykonywać te zadania. Na przykład teraz sobie polecę w stronę zadania. Mam nadzieję, że nie za długo... Pewnie już za długo gadam, jak zwykle. Tak, i teraz zabawa wygląda tak, że mamy nie zginąć przez jakiś czas i lecą w nas rakiety, po prostu. Jedyny sposób na zniszczenie tych rakiet to jest to, żeby one uderzyły w coś. Czyli na przykład w asteroidy muszą uderzyć. O, już udało się. Na początku były to 4 rakiety, później robi się ciekawiej ze względu na to, że ilość rakiet się zwiększa. I nie, nie jest to przypadkiem 8, tylko zaraz zobaczycie, ile to jest rakiet. Tak, będzie większa zabawa, jak będzie więcej misaili. No i jest 40. Także nie powiem, jest co najmniej ciekawie. Jeszcze 37. Dobra, uciekamy. Trzeba bardzo tak za kosami latać, czy jak to nazwać. O, tutaj się schowamy. Demet. To nie był mądry pomysł. Ale uciekamy dalej. Mamy 28 rakiet jeszcze za sobą. No gińcie, żeż. Nie wiem, gdzie tu się schować. Najlepiej jest się schować za jakieś słońce albo coś takiego. Tylko że trzeba uważać, żeby samemu nie wpaść na słońce. Bo wtedy to nie jest fajne. Nie wiem nawet, gdzie jest... Aj! Właśnie tak. Dobra. Hope. Dobra, gdzie są te raki? Nie, 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 nie. O, i zginąłem. No, i są bardzo różne misje, naprawdę. Są na przykład walka z obcymi, walka z czymś tam. Jest dużo różnych fajnych misji. Jedna, która mi się bardzo podobała, może uda mi się na nią natrafić, to jest chyba właśnie ta ze znakiem zapytania. To jest misja, w której dowiadujemy się... Co to jest? Aha, tutaj mamy ten... asteroidę jedną powiększyć. No, to akurat nie jest fajne. Ale jest jedna bardzo fajna misja. O. Popsułem. Jest jedna bardzo fajna misja, w której dowiadujemy się, że dinozaury osiągnęły podróże międzygwiezdne, czy jakoś tak. I musimy pomóc i zniszczyć planetę. Po prostu. Tylko, że to jest tak fajnie opisane, że... Och nie, dinozaury coś tam zrobiły, ale czekaj, ty jesteś asteroidą, możesz w nie uderzyć, czy jakoś tak. No ale nieważne, jest to bardzo fajne. No ale wracając do głównego topiku, którym jest, tak, bonusowy filmik. Jest to bonusowy filmik, jak sami widzicie, z fajnej, głupiej gierki. Mam nadzieję, że wam się w miarę podoba. Mimo, że jest o tym, o latającym asteroidzie. Albo o planecie, która lata i się rozbija. Nią. O, uderzymy w słońce. Za tu, że uderzymy w coś jeszcze. O, w tą planetę uderzymy. Bardzo ładnie. No. I tak można się bawić naprawdę długo.
to bardzo wciąga. I chyba by było na tyle. Większość rzeczy takich informacyjnych powiem wam w filmiku, który też wrzucę. Ale no, tak żeby nie zbaczać z tematu, jeszcze raz super fajnie dzięki wszystkim, którzy, że tak powiem, zasubskrybowali mnie i którzy mnie oglądają, bo subskrypcje jedną drogą, ale dla mnie bardziej się liczy to, ile osób tak naprawdę ogląda moje filmy, dlatego bo zasubskrybowanych mogę mieć nawet 30 tysięcy, ale w momencie, gdy osoby oglądające filmiki to jest na przykład 20 albo coś takiego, no to nie rozumiem takiej sytuacji za bardzo, dlatego bo dla mnie jest ważne, żebyście oglądali filmiki, żeby wam się to podobało. Zwłaszcza, że jakoś nie staram się zbytnio tego robić super pod was, o tak powiem. I cieszę się, że to, co robię tak jak ja lubię, wam też się podoba. No to tak na koniec, takie lizanie dupy. Nie, no dobra, zaczynam gadać głupoty, to znaczy, że powinienem skończyć i pewnie już nagrywam to z pół godziny, a powinienem skończyć dawno temu. Także dzięki wszystkim jeszcze raz za wspieranie mnie, za komentarze, za subskrypcje, za oglądanie filmów i tak dalej, i tak dalej. Także to będzie na tyle. I na razie do następnego filmiku, czy do następnego czegoś tam. Także pa, pa.